Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest odcinek bonusowy do komnaty, o którym było jakiś czas temu, ale ja nie miałem czasu, nie miałem możliwości, po prostu nie nagrałem. Nie bardzo wychodziło. I teraz dzisiaj dogrywam ten odcinek, co by się stało, gdybym poszedł tam w prawo gdzieś. Ostrzał, wysunęły się raniąc mnie, fajnie. I teraz tutaj ponoć mnie nie było, nie? I faktycznie mnie tutaj nie było. Miałem to sprawdzić, miałem to dograć, bo tam prosiliście, więc nie ma problemu. Jestem w miarę przykoksanym tym fąflem. Nie mam tego ostatniego, tej broni chyba, coś tam. Ale to jest nieważne, bo tutaj wejdziemy, zobaczymy. Na końcu korytarza, pośrodku tego małego pomieszczenia, widzisz dziwny symbol na ziemi, na którym lewitują śmieszne, dziwne płomyczki. Wrog dostrzegasz jednak trola, który grzebie w czyichś kościach. Odwraca się i rusza w twoją stronę. Dobra, chodź. Fąfel. Idziesz? Ty. Zabiłeś trola, dobra, jedno obrażenie, spoko. Wypijemy sobie od razu eliksir jeden i pasuje. I teraz zobaczmy, czy tutaj coś jest. Chyba nic nie ma. Jeszcze tylko zobaczmy. Kilof? Może tu coś będzie? Nie, nie sądzę, dobra. Chyba, że młot. Nie, dobra. Idziemy, wchodzimy. Co my tu mamy? Co my tu możemy znaleźć? Teraz to jest droga bez wyjścia, bo nic tu nie ma. Ale okej. Kurna macie, znowu dostałem w pierdziel. Ale jest szansa, żeby to ominąć. W pokoju widzisz spore ilości kości. Niektóre wiszą, niektóre leżą, ale zza cieni wyskakuje na ciebie dwa żywe szkielety. Skutecznie. Jedno obrażenie. Kurna macie. Co za dramat. Dobra, prawo czy tu? Dobra, prawo. O Jezu, troll. Dobra. Ominiemy go. Dobra. Na przeciwległym końcu przepaści widzisz lśniący klucz. Wyjmujesz z plecaka linę, zamiotujesz na niej prowizoryczny hak z pobliskich patyków i rzucasz w stronę klucza, starając się, aby o niego zahaczyć. Uff, udało się. Dobra, ludzie. Nie ryzykujesz z przeskokiem na drugą stronę przepaści. Wiesz, że to mogłoby się źle dla ciebie skończyć. Dobra, mamy czerwony klucz. A czerwony klucz gdzie był? Gdzie były czerwone drzwi? Nieważne, ale mam czerwony klucz. Dobra, to ja sobie najpierw może chlipnę to. Co my tutaj mamy? Eliksir. Dobra, to możemy go wpierdzielić tutaj. Skutecznie. Zarąbiście. To tak, z racji tego, że tutaj byliśmy, ale czerwony klucz, cholera jasna, jak ja się wrócę teraz? Jest taka lipa, bo tamten portal zniknął, więc co ja mam zrobić? Dobra, jakoś może tutaj. O, czerwone drzwi. Wykładasz klucz w otwór i go przekręcasz, słyszysz lekki trzask, ale drzwi się otwierają na oścież. Dobra, co my tutaj mamy? O, kamień, fajnie. Co to jest? Jeden eliksir. Dobra, git. To tu są czerwone drzwi. Super. Tu mamy wszystkie klucze. Mamy też czerwony klucz, mamy wszystko co potrzeba. Ty, a tutaj to ja byłem? Nie byłem. Dobra, to chodź. Zdybić go. Skutecznie, teraz ten. A, trudno. Dobra, i teraz tak. W tą stronę czy w tą? Dobra, tutaj. O, patrz. Ledwo chcesz dotknąć skrzyni, żeby ją otworzyć i nagle skrzynia znika, zamiast niej zostaje kawałek jakiegoś czerwonego zwoju. Podnosisz zwój, aby ze zdziwieniem stwierdzić, że nic na nim nie jest napisane. Nagle zwój znika, a ty czujesz przypływ sił. Jesus Christ! Ominęliśmy, kurna, w takim razie korytarz i przeszliśmy grę bez tego korytarza. Czyli w zasadzie nic tutaj nie ma. Obok kawałka papieru znajdujesz 10 monet. Podnosisz list, który jest pewnie ostatnimi słowami osoby, które szczątki leżą obok. Napisane jest: nie wytrzymam już tu dłużej, błądzę po tych zasranych lochach, a wyjścia jak nie widać, tak nie widać. Piszę ten list, bo mam nadzieję, że ktoś go odnajdzie. Szukałem komnaty, ale jej nie znalazłem. Nie wiem nawet, czy na pewno ta komnata istnieje. Wiem tylko, że pełno tutaj tych ohydnych kościotrupów czy innych troli. Oho, chyba słyszę, jak już tu idą kolejni, już nie mam na nich siły. Ty, który to czytasz, uważaj na siebie. Dobra. Tak, czyli żeśmy tutaj wszystko zrobili w takim razie. Mamy full oprzyrządowanie. Ja teraz jeszcze dojdę może do końca gry. Z racji tego, że... Kurde, no dlaczego?
Czekaj, tam ten ostatni, te narzędzie, to ja powinienem to mieć, bo nie wiem, w jakim, na jakim etapie gry teraz jestem. W zasadzie, wiecie co? Dobra, dojdziemy do końca gry, ja zobaczę, czy tu się coś zmieniło, z racji tego, że ja podniosłem ten list i to wszystko ogarnąłem, ten. Wydaje mi się, że nic się nie zmieni, no ale sprawdzić można, nie zaszkodzi na pewno. Tam sprawdzić, TTM sprawdzimy. No i koniec. W zasadzie nic się nie zmieniło w endingu. Ending jest taki sam. Milczałem, bo się zastanawiałem, czy faktycznie to czytać, bo już to czytałem wam. Więc czy ten bonus miał sens jakiś? Mamy końcówkę. To jeszcze, wiecie co? Jeszcze sobie wysadzimy bombą. Po co trzeba. Czyli poszliśmy po to, dobra. Teraz wezmę to, wysadzę w cholerę. Nic się nie zmieniło. Czyli to był opcjonalny był ten korytarz, no że czerwonego klucza nie mieliśmy, to na pewno. Zwoju życia też. No i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o tamten korytarz, jeśli chodzi o ten bonus także. Mam 15 minut nagrania, no wrzucę wam to, żebyście już byli pewni, że tam jest wszystko ogarnięte, jest koniec. Teraz jest oficjalny koniec, zakończenie serii z komnaty. Zadowoleni? Ja też jestem zadowolony, więc to było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.